zrealizowała to przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Drobin. Najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, a także pomalować swoje twarze. Były wspólne rozmowy przy grillu, pieczenie ziemniaków w ognisku, zabawa taneczna, uczestniczyli warsztatów terapii zajęciowej, przeprowadzili zajęcia z wikiniarstwa, zdobienia techniką dekupażu oraz rzeźbiarstwa i szydełkowania, a chętni mogli również stworzyć swój własny herb Drobina. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Rockers. Niedzielny był piknik, był również okazją do oficjalnego otwarcia parku rekreacyjno-edukacyjnego. Wręczono również nagrody dla laureatów zawodów wędkarskich o puchar burmistrza miasta i gminy Drobin, w którym rywalizowali młodzi adepci wędkarstwa, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Sponsorami nagród byli Kamil Lemanowicz, właściciel sklepu wędkarsko-zoologicznego Skala w Drobinie oraz Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych Centrum Usług Środowiskowych z Drobina. Serdecznie dziękuję naszej spółdzielni oraz prowadzącej piknik Monice Ostrowskiej, kierownik referatu organizacyjnego w naszym urzędzie oraz wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg tego wydarzenia. Mam nadzieję, że ta plenerowa impreza z roku na rok będzie przyciągała coraz więcej uczestników. W każdym wieku na stałe wpisze się w nasz kalendarz innych wydarzeń oraz wpłynie pozytywnie na integrację naszych mieszkańców. Bądź aktywny, Szkoła Seniora to projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych w Drobinie we współpracy z miastem gminą Drobny w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W środę 18 października w Łęku odbyło się podsumowanie działań, które połączono z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Było to przede wszystkim okazja do wspomnień, dobrej zabawy, śpiewu, tańca. Nie zabrakło siły i wigoru. W programie znalazło się także odśpiewanie hymnu seniorów, który wybrzmiał jednym wspólnym głosem. W spotkaniu uczestniczyli członkowie sympatycy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Inwalidów Koła nr 3 w Łęku oraz uczestnicy Dziennego Domu Senior Plus w Drobinie. Dziękujemy wszystkim seniorom za tę aktywność, pracę i mądrość, która nieustannie pozwala rozwijać naszą lokalną społeczność. Dziękuję również gospodarzom uroczystości z Węgra za ciepłe przyjęcie. Już wkrótce na terenie gmin powiatu płockiego, w tym również w Drobinie, powstanie Płocki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Patronat honorowy nad działalnością tej szczególnej instytucji objął Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, zaś patronat naukowy sprawuje Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku. Obecnie na terenie naszej gminy prowadzimy nabór osób, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu. Koordynatorem działalności UTW na terenie gminy Drobin została wyłoniona jednogłośnie na spotkaniu organizacji senioralnych Aleksandra Pęcherzewska, kierownik Dziennego Domu Senior Plus w Drobinie. Cieszymy się również, że powiat płocki dokonał utwardzenia drogi powiatowej relacji Kłaki Staroźrobie w miejscowości Maliszewko. Bardzo dziękujemy naszym radnym za zaangażowanie, żeby ten projekt zrealizować. Również dziękujemy panu staroście za to, że zwrócił uwagę na tą być może z punktu widzenia Płocka boczną drogę, ale niezwykle ważną dla naszych mieszkańców. Z powodów rodzinnych na ostatniej sesji nieobecny był pan Mieczysław Kozłowski, który również reprezentował naszą gminę podczas dożynek wojewódzkich w Czasnyszu. I w tym miejscu chciałbym panu Mieczysławowi bardzo serdecznie podziękować za to, że dostarczył bezpiecznie naszą delegację dożynkową do Czasnysza i że uczestniczył w naszym imieniu również w tych uroczystościach. To by było na tyle.
Dziękuję bardzo. Dzisiejsze nagrody, jest taki punkt, który jeszcze nie wpływ związany z założeniem Rady Seniorów. W Drobinie, na Wiosnę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Rady Seniorów, mamy chciący punkt sprawozdanie z działalności Rady Seniorów. Reprezentując miasto i gminę Drobny.
Sprawia nam ogromną radość i satysfakcję, ale też proszę Państwa finansowym. Wszystko po to się robi, że liczący na rozdolność. Muszę podkreślić w szczególny sposób, że Rada Seniorów współpracuje i uczestniczy w różnego rodzaju projektach ze Stowarzyszeniem Nadrobin, Stowarzyszeniem Odnowy Siniem Drzewo i Domem Dziennego Pobytu Senior Plus. Podjęły wszelkiego rodzaju działania na rzecz seniorów. Również pozytywnie określamy, że powstał Dom Dziennego Pobytu w Drobinie. Inicjatywa powołania tego domu ze wszechmiar była trafiona i wskazana. Muszę również podkreślić, ponieważ jestem delegatem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie, że na przyszły rok budżet państwa przewiduje 90 miliardów złotych na tworzenie takich domów, bodajże w kraju, w każdym dnie takich domów dziennego pobytu dla seniorów ma być. Muszę również podkreślić, że właśnie na drogi organizuję różnego rodzaju spotkania w warsztaty rekreacyjne i sportowe, i warsztaty kulinarne, również nauka na komputerach. I jeśli chodzi o zajęcia sportowo-rekreacyjne, w miejscu prosimy wzorem roku ubiegłego, aby umożliwić dostęp do hali sportowej dla seniorów przynajmniej raz w tygodniu około 2 godziny. Myślę, że rozmawiamy z panem radnym, panem Szczakiem, że taka istnieje. Za co bardzo dziękujemy. Również wnioskujemy i apelujemy, żeby jak najszybciej powstał Dom Kultury w Drobinie. To jest ta córka bardzo potrzebna i konieczna. Proszę Państwa, to tylko liczne zagadnienia, którymi się zajmie Rada Seniorów. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy czynią to dobrze dla seniorów. Jest to znacząca grupa osób w naszej gminie. Jako delegat Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wyrażam dla tej grupy szczere słowa uznania i szacunku. To jest grupa ludzi, która najbardziej i najczęściej pracowała dla Polski, zarówno na wsi, jak i w mieście. W tym czasie było braku sprzętowienia i maszynowienia, zatem te prace należało wykonywać ręcznie. Ja sam pamiętam czasy Kosy i Siernia. Należy się wielki szacunek i uznanie. Również Apolityczna Rada Seniorów apeluje do wszystkich Państwa osobistych. Może w osobowościach są obok nas ludzie, którzy schorowali, starali życie, którzy potrzebują pomocy, może zabić się, trzeba do lekarza, wykupić leki. Ja sam to czynię w mojej miejscowości, również może i do lekarzy i często na zakupy. Nie bądźmy obojętni na losu człowieka. Seniorzy w naszej gminie biorą udział w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych o charakterze państwowym. Ja również biorą udział w wielkiej rowerze świątecznej pomocy Jerzego Owsiaka, czyli grupka żywności dla potrzebujących. Na pewno Państwo jak zauważyliście. Senior wesoły, uśmiechnięty, to senior życzliwy. Wręczyliśmy kilka listów pochwalnych dla organizacji, dla stowarzyszeń za to wszystko, co czynią dla seniorów. Proszę Państwa, no ja w ten sposób zakreśliłem charakter działania Rady Seniorów. Jeżeli będą jakieś pytania, tak bardzo proszę, mam dobry czas, bo o godzinie 14 muszę być za widzu, a także dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że tak
efektywnie, skutecznie działa. Za uwagi też bardzo dziękuję. Będą na pewno dalej jakieś ruchy wykonywane, tak żeby ta Rada Seniorów funkcjonowała jak najlepiej. I tutaj cieszę się, że właśnie to, co jest głównym celem ustawowym, tak? Czyli też jak chodziło opiniotwórcze i wspomagające. Te uwagi są przekazywane, czego ze strony seniorów brakuje tutaj w naszej społeczności. Szanowni Państwo, kolejny punkt, 6. Interpelacji, zapytania radnych. Bardzo proszę Pan Radny. Proszę bardzo, Pan Radny Marnowski. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, ja mam do Pana taką prośbę. No, droga Kozłowa, Kozłowej, jest bardzo dużo dziur. Jeśli mamy ziemi, nie wiem, czy można te dziury pozałatywać. Marnie jeździć chorobami. To jest jedna taka moja uwaga, prośba. I jeszcze nie wiem, Panie Burmistrzu, mam taką prośbę. Co mnie z targowiskiem tam koło Kozłowi? Coś by się działa, czy byśmy stali wyborcy i nie wiem, co mamy odpowiadać. Czy będzie te targowy zwiedzone, to nie wiem. Tak, ja tam Pan to decyduje. Dziękuję na razie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, została skończona inwestycja, czyli położenie asfaltu na drodze powiatowej z Psar do Węgra. Po ukończeniu tej inwestycji jest bardzo trudny wyjazd w Łęgu, a ten wyjazd utrudnia ogrodzenie z siatki, które jest porośnięte żywopłotem z prawej strony. Dlatego tak mi się zdaje, że jest konieczne postawienie lustra w celu poprawienia tej widoczności, dlatego że w prawą stronę, czyli do samochodów nadjeżdżających drobina, no, tam zupełnie nie widać nic. Trzeba wysunąć się połowę albo jeszcze większą połowę samochodu, żeby można było bezpiecznie przyjechać. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, Pani Radna. Panie Burmistrzu, na ostatniej sesji zgłaszałam problem naszego rowu drobnińskiego, naszej rzeczki i Pan mnie wspólnie z Panem Przewodniczącym okłamał, ponieważ wczoraj szłam wzdłuż tej rzeki i oczywiście rów nie jest oczyszczony. Tak jak Panu zgłaszałam w ubiegły czwartek tu osobiście, na tym odcinku między posesją Pana Zielińskiego a mostkiem prowadzącym na osiedle Spółdzielcza w dalszym ciągu rów jest niedrożny. Rosną tam takie kocie, to chyba się nazywa rowoza, nie wiem. To jedno, nie przyspaliło oszukiwać gospodarzy miasta, obywateli i radnych. A druga rzecz, pytam, mam zapytanie, kiedy dostanę odpowiedź na moją interpelację z ubiegłej sesji dotyczące dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Do dzisiaj tego nie otrzymałam. 2 dni jeszcze mamy tylko do terminu 30-dniowego. Może tak będę czekać jak Pan Radny Kacprzak 4 miesiące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Kacprzak. Panie Burmistrzu, w nawiązaniu do sprawozdania Pana Przewodniczącego Rady Seniorów, Pana Burmistrzowskiego, mam pytanie. Pan Burmistrzowski apelował o utworzenie domu kultury. Przekształciliśmy MOXIR i miał spełniać funkcję również takiego domu kultury. Stąd pytanie, czy planowane są jakieś działania w celu zorganizowania stałych zajęć kulturalnych tak dla seniorów, jak i dla młodzieży. Może właśnie jakieś te kursy tańca, może jakieś pracownie plastyczna, modelarska czy inne. To jest takie pytanie, czy coś jest planowane w tym zakresie. I druga sprawa, czy to prawda, że na terenie rekreacyjnym zrobię przy jeziorkach, tak jak powiedział Pan Pogrętowski, na ulicy Przyszłości, miały powstać również pomosty. I pierwotnie
cenie tej rekultywacji, zorganizowania tego terenu rekreacyjnego, koszt tych pomostów był ujęty. Jeśli... proszę o odpowiedź. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja wnoszę o zmianę organizacji ruchu na drodze sierpeckiej na skrzyżowaniu od Kozieblu z ulicą Polną. Ustawienie znaku A7, ustęp pierwszeństwa, bo tam chyba był ten znak, teraz tego znaku nie ma. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnym pomysłem? Nie wiem, że kolejny punkt to wnioski, zapytania uczestników. Panie burmistrzu, jest taka prośba, żeby wpłynąć na firmę Wasnopolo o przeprowadzenie wcześniejszej tej przeglądu tej drogi w Nagórkach i nie tylko chyba ten w trybie gwarancji, bo były małe dziurki, teraz są bardzo duże i ta droga się zdegradowała. Dziękuję bardzo. Jest oczywiście na miśle też. Pan Niemski. Panie burmistrzu, pan swoje wspólną o drodze powiatowej przebiegającej z moim sołectwem w imieniu mieszkańców sołectwa, jak i własnym, chcę przekazać podziękowania tutaj na ręce pana burmistrza, radnego Rady Powiatu Krzysztofa Wielca, radnego Rady Powiatu Adama Banaszczaka, jak i radnego Rady Miejskiej w Drobinie Henryka Jeziaka za pomoc w realizowaniu tej drogi, która przebiega w moim sołectwie. A w szczególności pragnę tutaj zwrócić się do członka zarządu powiatowego, pana Krzysztofa Wielca, żeby przekazał podziękowania dla pana starosty, jak i dla pana Błaszczaka za realizację tego przedsięwzięcia na drodze. Jest droga bardzo dobra, bardzo dobrze się jeździ. Nie ma żadnego płota, nie ma dziur. Coś wspaniałego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę. 25 minut to 15 po 15 po 12 i proszę przejść. Thank you.
Thank you.
Старый, да?
Teraz jeszcze nie mówię o tym, że nie ma nic, ale już chcę wiedzieć, że to jest.
Nie, 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 nie
Thank you.
Thank you.
Pierwsze pytanie dotyczące drogi Kozłówku. Oddam głos panu Piotrowi Jarzębowskiemu. Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, panie radny Markowski. Droga Kozłówek, wielokrotny przedmiot wykonywania wniosku, którą w najbliższej przyszłości ma już z przedmiotem utwardzenia tej drogi, odnowienia jej nawierzchni, ale w przyszłym roku budżetowym. W chwili obecnej staramy się to zadanie rozwiązać metodą naprawiania tych dziur poprzez zakup masy bitumicznej, bo nabyliśmy masę asfaltową w ilości 1 tony i zleciliśmy to zadanie do Spółdzielni Usług Socjalnych, która w ramach możliwości systematycznie również w miejscowości Kozłówko te dziury naprawia. Warunki pogodowe są trudne, ale staramy się, żeby w najbliższej przyszłości, jeszcze w tym roku, te dziury zostały załatane, naprawione, tak żeby to utwardzenie było zrealizowane już po naprawieniu dziur. To tak przedstawia się sytuacja naprawy dziur w Kozłówku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o targowisko, te potocznie określane zwierzęce w Drowinie, tak naprawdę z tym targowiskiem mamy dwa problemy. Pierwszy problem taki, nie wiem czy Państwo kojarzycie taką sprawę z 2015 roku, gdzie Rada Miejska chciała część do tej działki pod targowiskiem wydzierżawić pod budowę magazynu tutaj miejscowemu naszemu inwestorowi i w trakcie prac przygotowawczych do tego wydzierżawienia wyszły rozbieżności co do stanu geodezyjnego tej działki, wielkości kształtu tej działki. W międzyczasie od 2015 roku osoba, która faktycznie użytkuje ten grunt, skutecznie przed sądem uchyliła nam decyzję co do własności tej działki, na której się znajduje kotłownia, decyzję wojewody, która mówiła o prawie posiadania własności przez miasto gminy tej działki. No jeżeli decyzja została uchylona, decyzja komunalizacyjna, no nie mamy teraz tak formalnie prawa własności co do tej działki. To również było powodem, że w zasadzie jakiegoś takiego większego myślenia o tej działce wcześniej, żeby tam cokolwiek realizować, czy nawet w ogóle zainwestować w tą działkę, nie przeprowadziliśmy. Teraz w obecnej chwili już po tych wszystkich rozwikłaniu tych wszystkich tak naprawdę niuansów prawnych jesteśmy w trakcie komunalizacji ponownej tej działki, czyli żeby znowu nabyć własność tej działki i regulować z powrotem ten stan. Część gruntu faktycznie, tak jak ona jest, można powiedzieć, teraz faktycznie użytkowana, część tego gruntu na podstawie tej decyzji musieliśmy zwrócić temu faktycznemu użytkownikowi, no i ona będzie miała kształt tak, jak jest teraz faktycznie zagospodarowana przez nas. A drugi powód, który no, de facto nas troszeczkę powstrzymuje od jakichkolwiek większych działań niż to, jak poszukiwanie inwestora na te działki, który by chciał zagospodarować ten teren. W początku
myślę, że w drugim kwartale. Prowadziliśmy ankietę dotyczącą uruchomienia targowiska rolniczego zwierzęcego i mamy już opracowane tak naprawdę wyniki tej ankiety. I tak, na 1069 producentów rolnych ankiet zwrócono nam 112 tylko. Z tych 112 ankiet wynika, że 5 osób w ogóle wyraziło brak potrzeby uruchomienia takiego targowiska. 44 osoby z ankietowanych wyraziłoby, że korzystałoby z tego targowiska raz w miesiącu. 28 dwa razy w miesiącu, 3 osoby 3 razy w miesiącu, a 20 osób 4 razy w miesiącu. 12 osób napisało inne, że korzystałoby w razie potrzeby. Myślę, że ta ankieta jest takim trochę też demotywatorem do jakichś działań. Myślę, że możemy o takiej funkcji myśleć, ale myślę, że musimy ją dostosować do potrzeb wyrażonych w tej ankiecie, czyli na mniejszą skalę. Na mniejszą skalę, żeby to organizować, niż to, co jest, co było wcześniej, tak? co znamy z lat poprzednich. I tak to wygląda. Także pierwsze, żeby cokolwiek zrobić, musimy dokończyć proces komunalizacji tego mienia odwieszony, żeby znowu doprowadzić do tego stanu pierwotnego, już uregulowania do końca tej sprawy. No a druga kwestia, no to musimy się też głęboko zastanowić, jak to, w jakiej wielkości, w jakim wydaniu mamy to zorganizować. Dobrze. Przechodząc dalej, inwestycja w Łęgu przy naszej drodze gminnej i chodzi o skrzyżowanie z drogą powiatową, tak, panie radny? Powiem tak, mieszkańcy miejscowości Łęg, probostwo interpelowali do mnie, prosili o to, żeby rozważyć zamontowanie progów zwalniających właśnie na tym osiedlu. I z tą inwestycją jest też kłopot. A mianowicie taki, że my, ponieważ jest to projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zapytaliśmy jednostkę wdrażającą, czy nie będzie kolizji tych zamontowania tych progów zwalniających z naszym programem, z naszą umową. I niestety jednostka stanowczo stwierdziła, że zamontowanie, zrealizowanie takiej inwestycji dodatkowej z naszych środków będzie wypaczeniem umowy, czyli by się wiązało to z koniecznością zwrotu środków. Jeżeli chodzi o te skrzyżowanie Ilustro, skrzyżowanie również jest częścią tego projektu i obawiam się, musimy sprawdzić to, znowu zapytać jednostkę wdrażającą, czy tu też do podobnej kolizji nie będzie dochodzić, czy będzie taka w ogóle możliwość, czy to, no nie chcemy się pozbawić tak naprawdę dofinansowania na realizację tego projektu, myślę, że przez nieroztropne działanie, jeżeli mielibyśmy te środki stracić, to nie jest to właściwe. Także panie radny, napiszemy w tej sprawie do jednostki wdrażającej i myślę, że jak otrzymamy informacje, to podzielimy się z panem radnym tą informacją. Jeżeli chodzi o kwestię odmulania naszej rzeki, to chciałbym panie radny jeszcze raz przypomnieć, że robimy to systematycznie od oczyszczalni ścieków przez cały bieg, przez drogi. Staramy się odmulać. W niektórych miejscach z tego, co mi tutaj pan prezes mówił, nie ma takiej możliwości.
na, jest obłożona na odcinku od drogi krajowej numer 10 do, aż do drogi krajowej numer 60 i dalej w kierunku osiedla. Jest odmulona od ulicy Spółdzielczej, od przepustu od ulicy Spółdzielczej do bodajże wysokości granicy z posesją pani radnej, tak? I faktycznie tam zauważyłem, że brakuje jakiś 10-metrowy odcinek, a o powodach dlaczego to nie zostało zrealizowane, to pan prezes Sadowski powie. Faktycznie zostały kilkunastometrowe odcinki nieodmulone, których pan burmistrz nie wiedział. To jest ze względu na pogodę, na bezpieczeństwo operatora, bezpieczeństwo sprzętu. Zbyt miękkie są skarpy, żeby w tej chwili tam podjechać i stać i odmulać. To w takim razie, no ale ja dostałam wiadomość, że ruch jest drożny. W każdym razie... Ruch jest drożny, tak. Nie jest. Nie, jest na odcinku, panie prezesie, na odcinku właśnie, jak ten mostek naprzeciwko Nili, ten mostek, który prowadzi na osiedle Spółdzielcza, w stronę posesji pana Zimskiego. Zarośnięty, rosną te kocie tam, ja nie wiem jak rogodza, to chyba się nazywa. I ta woda tam stoi, ona nie płynie. Natomiast za tym mostkiem, na tym odcinku, w stronę przejścia do ulicy Płockiej, pięknie płynie i jest niski poziom. A tu jest wysoki poziom, dlatego że tam jest zarośnięte. To samo jest przy posesji pana Stockiego. Rosną te kocie, tam jest nic nie usunięte, tylko przy mostku. W mostku jest czysto, a dalej te kocie rosną i ta woda stoi, dlatego ten poziom jest wysoki w tym roku. Dalej też, tam nie można w tej chwili jechać, są krzaki, są te skarpy miękkie, no troszeczkę musimy poczekać, aż będzie możliwość wjechania tam sprzętu. Dalej do ulicy Zaleskiej jest ten ruch oczyszczony, ta woda tam spływa. To znaczy od posesji pana Zielińskiego przy mojej posesji do tego mostku na Spółdzielczą prowadzącego, tak. To jest oczyszczone. I dalej do ulicy Zaleskiej. Tak, ale w stronę ulicy Płockiej, ten odcinek, tak jak mówię, od pana Zielińskiego. No, woda spływa. Ale proszę pana, bardzo mało, bo ja specjalnie, ja wczoraj szłam w ten deszcz i przyglądałam się, czy ona płynie, czy nie. Otóż nie. Początkowo, na początkowym odcinku przy tym mostku na Spółdzielczą płynie, ale dalej to stoi. Jest zielona rzęsa na tym i to wszystko stoi. Pani widziała w czasie płynie. Pełen mostek prawie, był zalany mostek. W tej chwili jest opuszczony. Bo nie, w tamtą stronę jest bardzo ładnie, ona pięknie płynie, bo jest czyste dno. A tutaj niestety to trzeba oczyścić. Dokładnie, będzie oczyszczony w miarę możliwości dojechania. W tym roku? Zobaczymy, jak będzie pogoda pozwalała. No dziękuję. Że pani radna, to jest cały czas to zadanie spółka realizuje. Założeniem końcowym jest oczyszczenie aż do przepustu na drodze do Brysielic tego odcinka. Tylko, że z różnych względów. Niektóre odcinki, bo nie tylko ten odcinek jest ten 10-metrowy koło pani nie jest do końca udrożniony, natomiast nie jest udrożniony również na odcinku na przykład od trasy numer 10 w kierunku gospodarstwa państwa Olewin, bo też tam jest zbyt miękko, żeby po prostu wjechać koparką i realizować zadanie. Także no, musimy po prostu to chwilę odczekać, bo warunki, myślę, że to szczególnie rolnicy w tym roku doskonale wiedzą, są można powiedzieć, już się robią katastrofalne, tak, jeżeli chodzi o nadmiar wody. I trzeba to zrozumieć. Dobrze. Jeżeli chodzi o interpelację pani radnej, szanowna pani radna, no, robimy drogi, remontujemy, organizujemy remonty
naszych obiektów tutaj komunalnych. Organizujemy bieżące utrzymanie dróg. Walczymy tutaj, żeby z wodą, tak można powiedzieć, w tym roku bardzo dużo zadań realizujemy. Jak sama Pani wspomniała, tak, czas mamy. To interpelację, którą Panią złożyła, ona wymagała od nas zajrzenia do dużej ilości dokumentów, ale wyrobimy się spokojnie w terminie. Wyrobimy się w terminie. Natomiast co dochodzi do zdania odnośnie interpelacji Pana Kasprzaka. My informowaliśmy Pana Radnego, że udzielimy informacji w sposób publiczny, czyli tak samo jak padło zapytanie na sesji publiczne, tak to również informacje przedstawiliśmy publicznie, a że w międzyczasie nie było sesji, tak, zwyczajnej, dlatego tyle czasu Pan Kasprzak musiał czekać, ale informację otrzymał. Jeżeli chodzi o... Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie odpowiedzi, także prosiłbym, byśmy się skupili na tym, co do nas należy. Dobrze? Jeżeli chodzi o Dom Kultury, działania Boksiru, bym bardzo prosił Pan kierownik, by tu opowiedział o działaniach tych dotychczasowych, a ja opowiem jeszcze o planach. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, że po przekształceniu naszej jednostki było w 2015 roku, do dnia dzisiejszego tak naprawdę, jeżeli chodzi o zaplecze, o miejsce naszej działalności, nic się nie zmieniło. Czyli w posiadaniu, myślę, że wszyscy wiedzą, jest stadion, na którym znajduje się szatnia, znajduje się boisko główne, znajduje się boisko Orlik i boisko wielofunkcyjne i hala sportowa. Myślę, że wszyscy byli, nie trzeba tłumaczyć, co na hali jest. Siłownia, główna hala i trzy szatnie, plus gabinet dyrektora i magazyna sprzęt sportowy. Także moim marzeniem również jest, jak tutaj w większości, to, żeby taki dom kultury w Drobinie powstał, żebyśmy mogli różne zajęcia, najróżniejsze prowadzić. Jesteśmy w tym momencie ograniczeni miejscem, no jednak chciałbym zaznaczyć, że takie działania podejmujemy, na ile jest to możliwe. I nawet tutaj mam po przekształceniu już taki plakat, może pozwolę sobie odczytać. Uwaga, uwaga, zapisy na zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Oto nasze propozycje. Zajęcia teatralne dla grup wiekowych 8-12 oraz 13-16 lat. Zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy poznają tajniki pracy na scenie. Taka oferta była, były roznoszone ulotki, plus ten plakat. Na zajęcia zgłosiły się 3 osoby. Niestety zajęcia z powodów finansowych, można powiedzieć, bez strzemosowania, wiadomo, instruktor i tak dalej. Byłyby to bardzo drogie zajęcia i z strzemosowami nie da się pracować. Następny punkt zajęcia z rękodzieła, sztuka recyklingu, tworzenie czegoś z niczego, rozwijające zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat. I punkt kolejny, zajęcia plastyczne dla maluchów, zajęcia usprawniające manualnie oraz rozwijające wyobraźnię dla dzieci w wieku 4-6 lat. Te zajęcia się odbyły. Połączyliśmy te zajęcia z powodu małej ilości osób, te zajęcia z recyklingu plus zajęcia te manualne dla najmłodszych. Te zajęcia były, trwały 3 miesiące z powodu małej ilości osób. Na początku było kilka, później kilkanaście, później wróciliśmy do takiej mniejszości na tych zajęciach i zajęcia zostały przerwane. Jednak zajęcia takie cały czas są prowadzone, tylko nie cyklicznie, tylko prowadzone są ferie i wakacje. Zajęcia się odbywają w bibliotece, dodatkowo dzieci mogą korzystać z komputerów, mogą grać gry planszowe, plus te zajęcia takie plastyczne i rozwijające dzieci w tym kierunku. Tutaj Pan Radny pytał o zajęcia taneczne. Takie zajęcia jeszcze nie było Moksimu i zajęcia się odbywały. Przyjeżdżał instruktor z Płocka, Marcin Łakomy, posiada teraz swoje studio, Łakomy Dance Studio, czyli instruktor z najwyższej półki. Zajęcia się odbywały też 2 czy 3 miesiące i po
po tych dwóch, trzech miesiącach była mała, tak mała liczba osób, że zajęcia zostały przerwane. Mieliśmy w swojej ofercie jeszcze takie zajęcia pływania, to już w tym roku. Na zajęcia zgłosiły się bodajże 3 czy 4 osoby. Zajęcia były bezpłatne, kosztem byłby tylko dowóz dzieci do sierpca. No niestety, zainteresowanie było małe, były darmowe lekcje z instruktorem pływania. Czyli dzieci tylko musielibyśmy dowieźć do sierpca. Również były rozdawane w szkołach ulotki indywidualnie, wisiały plakaty, Facebook, strony internetowe. Niestety te zajęcia nie doszły do skutku. Po tym przekształceniu staramy się robić co możemy. Chyba jakieś tam efekty tego są. Do Drobina przyjechał kabaret sketchów męczących, kabaret Nowaki, był koncert Poparzeni Kawą 3, koncert Kamila Bednarka. Te ostatnie dni Drobina, no nie słyszałem opinii jakichś negatywnych, chyba większość osób jest zadowolonych, bo chyba warto na nim przychodzić. Do Żynki również. Teraz mamy plany w lutym, już mamy dograne, że będzie również kabaret. Jeszcze może nie będę zdradzał jaki, ale też jakaś atrakcja dla mieszkańców. Także no, warunki mamy takie i staramy się robić coś więcej niż te warunki nam na to. Panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli, to może ja coś podsunę panu jakiś pomysł, bo to ta popularyzacja waszej działalności wśród mieszkańców, wśród dzieci i problemy z frekwencją nadajnikami, no to to jest temat, który 10, 20, 30 lat temu w podobnych działaniach funkcjonował. Po sąsiedzku ma pan szkołę z młodą dyrekcją. Jeśli mógłbym panu coś zaproponować, to wejście w bliższą relację z nauczycielami i dotarcie bezpośrednio do klas. Łatwiej wtedy przy współpracy nauczycieli spopularyzować wasze propozycje, bo same plakaty, same ulotki czy powieszenie czegoś w internecie bez pozorom nie załatwia tematu. A jeśli chodzi o te zajęcia... Państwo, przepraszam bardzo, mamy odpowiedzi pani radnej. Myślę, że pan dyrektor jest dostępny, czyli czy w kuluarach, czy... No to nie jest, to się nigdzie nie szuka. To jeszcze jedno zdanie, jeśli pan powiedział. Także ewentualnie takie już rozmowy i ustalenia i podpowiedzi, to bardzo proszę w wolnym czasie. Mamy... Bardzo proszę, to jedno zdanie. Jedno zdanie. A jeśli chodzi o dorosłych, to na przykład poprzez Związki Emerytów do tych grup senioralnych, o których wspominał dzisiaj pan przewodniczący Rady Seniorów. Dziękuję. Jeszcze bardzo proszę, wypełnienia jest ognisko, bo jest również realizowane tutaj pani Ola Pęgarzewska, tak, to z domu seniorów. Tak, właśnie chciałem na ten temat jeszcze wspomnieć, że oprócz MOXIL-u jest szereg instytucji, stowarzyszeń, w których te działania są podejmowane. I my staramy się w jakiś sposób współpracować i nie podbierać tego, co ktoś już robi, tylko staramy się jakieś nowe rzeczy wprowadzać, bo tamte już są. Jest orkiestra DNA, jest ognisko Woli. Także cały czas tam nabór jest prowadzony. Każdy, kto jest zainteresowany, może z tego korzystać. Teraz mamy inne zajęcia w planach, na które już się dzieciaki zgłaszają i myślę, że czy te wojownicze żółwie ninja, czy te zajęcia z King of Single Muay Thai prowadzi naprawdę wykwalifikowany instruktor, który zdobywał medale na Mistrzostwach Świata. Być może to zainteresuje te osoby z Drobina. No, ciężko mi jest powiedzieć, co możemy więcej, bo wychodzimy z różnymi inicjatywami i nie każdy wypalają po prostu. Jeszcze dodam, bo oprócz tych zajęć, które są prowadzone, chciałbym wspomnieć, że jeszcze są
stowarzyszenie typu Pegas Drobin czy Skrada Drobin, gdzie tam jest rzesza dzieciaków, które na bieżąco trenują, trenują po 3-4 razy w tygodniu i to jest plus taki, że oprócz tego treningu, oprócz tych zajęć, oni mają jeszcze wyjazdy. Także ciężko jest przekonać kogoś, żeby przychodził na jakieś zajęcia i trenował tylko, jeżeli z tego tak naprawdę nic później nie ma, bo nie ma jakiejś ligi czy jakichś zawodów. A tutaj jednak te zawody i zagraniczne, i ogólnopolskie są. Z samego początku w zasadzie tej kadencji wszystkie instytucje, które pod patronatem, bo tutaj są związane z urzędem, realizują bardzo dużo różnych działań, które tak naprawdę, to powiedział pan kierownik, sedno, tak, że które uzupełniają ofertę również innych organizacji. My natomiast chcemy również doprowadzić do trwałego, tak jakby z powrotem umocowania takiego centrum kultury i tutaj dzięki przychylności Państwa radnych, na pewno pamiętacie, że jest zasygnowana kwota na przygotowanie projektu remontu naszej tak zwanej remizy strażackiej w Drobinie, która kiedyś była centrum kultury i my chcemy, powiedzmy, do tych dobrych czasów wrócić. Mam nadzieję, że niebawem będzie również ogłoszony konkurs na dofinansowanie tego typu inwestycji. Chcemy wziąć udział w tym konkursie, dlatego przygotowujemy projekt remontu, żeby oszacować również wartości tego remontu. No i tak naprawdę wszystko również będzie zależało od tego, jak wypadniemy w tym konkursie. Kryteria są ogólnopolskie, tak, czyli też musimy tutaj wziąć pod uwagę też kto, jakie gminy w tym konkursie i na jakie działania wystąpią. No, możemy sobie starać, żeby uzyskać jak najwyższą możliwą punktację, ale dzisiaj nie możemy zagwarantować, że to się wszystko uda, bo to jest konkurs. Bo to jest konkurs, natomiast będziemy czynić działania, żeby w oparciu o to, co faktycznie mamy, żeby przywrócić jeszcze takie miejsce, które by właśnie spajało i wszystkie organizacje, i naszą fantastyczną orkiestrę dentą, żeby miała gdzie prowadzić próby, gdzie miałaby możliwość pracy z młodymi adeptami muzyki, gdzie by mogły znaleźć miejsce właśnie spotkań i seniorzy, i starsi, i młodsi. No chcemy do tego doprowadzić. Myślę, że te środki zewnętrzne, które są do pozyskania, na pewno by w tym pomogły, dlatego czynimy, przygotowujemy się do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie i szukamy również jeszcze innych możliwości zewnętrznego wsparcia. Jeżeli chodzi o pomosty w cenie rekultywacji tego terenu, to absolutnie demontuję, w żadnym kosztorysie ani inwestorskim, ani w żadnym ogłoszeniu przetargowym takiej pozycji nigdy nie było. My mamy zaprojektowaną tą przestrzeń i w tym projekcie tej przestrzeni faktycznie takie pomosty, można powiedzieć widokowe, są uwzględnione, ale one teraz na etapie realizacji tych dwóch zadań sfinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nigdy nie były brane pod uwagę. Natomiast w zamierzeniach docelowych naszej wizji tej przestrzeni oczywiście to mamy i będziemy również szukać możliwości realizacji tego zadania. W wizji mamy również jeszcze inne elementy, tak mniej więcej jak to zaprojektowaliśmy graficznie. Będziemy szukać jeszcze dalej środków może zewnętrznych, które by nas w tym wsparły, żeby jak najmniej, tak jak do tej pory, jak najmniej środków naszych własnych w ten projekt angażować. Jeżeli chodzi o zmianę organizacji ruchu przy ulicy Sierpeckiej oraz pytanie sołtysa Gajewskiego, to tutaj przekażę głos panu Piotrowi Jarzewowskiemu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, może najpierw na informację pana Przewodniczącego.
Cóż można powiedzieć? Jak najszybciej będziemy starali się uporządkować organizację ruchu w tym obszarze i przywrócić właściwe oznakowanie. Ja pozwoliłem sobie przed udzieleniem wam odpowiedzi próbować dotrzeć do dokumentacji organizacji ruchu. Wszystko wskazuje na to, że zarówno oznakowanie, jak i organizacja ruchu musi zostać w tym obszarze zaktualizowana. Dlatego wnikliwie przyjrzymy się pani radnej tej sprawie i będziemy starali się przywrócić jak najszybciej właściwe oznakowanie w tym obszarze. W odpowiedzi do pana sołtysa już bodajże na poprzedniej sesji udzielaliśmy informacji w trybie interpelacji dotyczącym tych dróg. Jeśli chodzi o przegląd, ten przegląd został dokonany. Firma Wagnopol, do firmy Wagnopol zostało skierowane wezwanie o naprawę gwarancyjną tych dróg. Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń co do tego rodzaju wniosku o wykonanie. Problemem stała się pogoda, która nie pozwoliła na zrealizowanie tego procesu. Data wejścia firmy w tej chwili na prace gwarancyjne to 5 listopada, czyli pierwszy poniedziałek po świętach, po wszystkich świętych firma wchodzi na naprawy gwarancyjne. Dotyczy to Drogocina, Cieszewka i właśnie w drogi w Nowych. Dziękuję państwu przekazać. Nawiązując jeszcze do pytań z poprzedniej sesji, tutaj o głos poproszę pana prezesa Huberta Brzyńskiego. Dzień dobry, szanowni państwo. Pan radny się pytał przy złożeniu wniosku i na komisji na poprzedniej sesji odnośnie kwoty za metr kwadratowy, jaka by wynikała z wniosku złożonego do Banku Gospodarstwa Krajowego. Więc uznaję nam, że kwota ta wynosi 2097 zł i jest to kwota kosztorysowa za 1 metr kwadratowy. To tyle netto. Czyli czwarte to będzie? 8% trzeba liczyć, bo to jest na mieszkaniówkę. Dziękuję. Dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o program Mieszkanie Plus, złożyliśmy stosowny formularz 2 czerwca bieżącego roku. To wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie. Jako pierwsza uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych oraz pomieszczeniami do nieprzynależnymi znajdującymi się na nieruchomości położonej w Cieszewie na działce numer 11 na 5 i 10 na 3 oraz z udziałem w sprawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Krajewski na czasie. Czy ktoś z państwa więcej? Nie widzę. Pan Kastrzak, przepraszam. Po raz kolejny. Pan radny Kastrzak, zamykam listę mówców. Bardzo proszę, panie radny. Bo nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji. Dlatego pan radny. Wysoka Rado, panie burmistrzu. W związku z planowaną budową mieszkań komunalnych, których cena, tak jak dziś powiedział pan skarbnik, będzie przekraczała 2200, tak? Brutto za metr. Mam pytanie, jaka spodziewana jest kwota, którą uzyska gmina za metr kwadratowy przy sprzedaży tych mieszkań w Cieszewie? Dlaczego pytam o to? Ponieważ w trakcie poprzedniej sesji jeden z panów sołtysów wyszedł nawet z propozycją zakupu mieszkań, można by je nazwać rotacyjnych, w związku z pana informacją, że trzeba ludzi zabierać z mieszkań, które wymagają remontu, że są nakazy ze służb państwowych instytucji, które zmuszają nas na zabranie z niektórych nieruchomości lokatorów. Można by te mieszkania, 4 lokale, tak, z tego co w uchwale jest planowane, wykorzystać jako mieszkania rotacyjne, zabrać ludzi z mieszkań komunalnych wymagających remontu, przeprowadzić pracę i czy to jest model sprzedaży tych mieszkań
Jaka jest spodziewana cena, którą uzyskamy? Bo wydaje mi się to nieracjonalne, jeśli byłaby ta cena spodziewana do uzyskania niższa niż to, co będziemy płacić za budowanie kolejnych, no to plus czas, plus jakieś inne sprawy. No, ale proszę o informację. Dzięki. Jeżeli chodzi o mieszkania w Cieszynie, my analizowaliśmy, czy osób, które podlegają tak jakby konieczności wysiedlenia z tych naszych najtrudniejszych lokalizacji komunalnych, żeby spróbować zaproponować, znaczy proponowaliśmy, żeby zamieszkać właśnie w Cieszewie, że żadna z tych osób nie złożyła pozytywnej deklaracji, że chce się w ogóle do tej miejscowości przeprowadzić. Dlatego my takie propozycje składaliśmy. Mamy to w formie pisemnej, natomiast nie możemy tego procesu, powiedzmy, na siłę przeprowadzić. Nawet nie chcemy na siłę przeprowadzić. I pozostaje w zasadzie kwestia zagospodarowania mienia, którego również żaden z nauczycieli nie chce wykorzystywać jako mieszkania służbowego, bo też pytaliśmy. Zagospodarowania tego mienia, czy utrzymywać puste mieszkania, czy zgodnie z wolą tak naprawdę zebrania sołeckiego trwale zagospodarować to mienie. Tak, także takie dwa rozmowy prowadziliśmy. Te mieszkania, te lokalizacje, o których pan radny mówi, w mojej ocenie niegospodarnością by było remontować te budynki ze względu na formułę budowania tych budynków i właśnie stan techniczny, bo to będzie się wiązało tak naprawdę z postawieniem od nowa tych budynków, czyli to będą podobne koszty. No to jeżeli mamy remontować coś, co zawsze będzie stare, same pieniądze za nie budować nowe, myślę, że jest to mądre podejście. Natomiast co do Cieszewa, to po prostu de facto różne koncepcje wykorzystania tych mieszkań proponowaliśmy, ale na wszystkie musi być również zgoda tych, którzy mieszkają w tych lokalizacjach robińskie. Szanowny Panie Burmistrzu, jeżeli jest nakaz nadzoru budowlanego na wyprowadzenie ludzi z mieszkań, to nie bardzo widzę tutaj możliwość oporu ze strony mieszkańców. Tym bardziej, że Panie radny, prosiłbym ewentualnie o pytania do projektu uchwały, a nie czy mi się wydaje, czy jest to możliwe, czy nie jest to możliwe. Dobrze? Ja mam prośbę, żeby pan mi nie przerywał, dobrze? Panie burmistrzu, planowane było budowanie także poza Drobinem mieszkań komunalnych. I co się będzie z nimi działo, jeśli nie będzie chętnych? W przypadku mieszkań komunalnych jest to pomoc ze strony gminy dla ludzi i ktoś, kto nie reflektuje na pomoc ze strony gminy, to sobie dawać we własnym zakresie mieszkanie. A tutaj jeszcze jeden temat. Nie powiedział pan, a pytałem dosyć wyraźnie, a pan mi nie odpowiedział, jaki przychód oczekiwany jest ze sprzedaży tych lokali w Cieszewie. Jeśli można, tylko zasygnalizuję pewien problem, który pan radny poruszył. Otóż ustawa o ochronie praw lokatorów stanowi w artykule 10 ust. 4, że jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany odróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego. Natomiast niestety definicja lokalu zamiennego w artykule 2 tej ustawy stanowi, że przez lokal zamienny należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy. Dlatego jeżeli mamy lokale w Drobinie, no Cieszewo jest inną miejscowością i tu jest problem tej natury. Nie znam tego przepisu dokładnie. Mam nadzieję, że pan wie, co mówi, ale
ale w małych miejscowościach, gdzie są na przykład 3-4 chałupy, to byłoby nie do przeprowadzenia przy takiej interpretacji. Myślę, że jest możliwość przenoszenia ludzi do innych miejscowości, jeżeli w Warszawie robiono to na skalę masową. Dziękuję. Czyli z Warszawy do podwarszawskich miejscowości. Dziękuję. Planowany, tak? Czyli pytanie o ten planowany przychód, tak? Spodziewany, czyli cenę powiedzmy minimalną do przetargu, jaką planuje pan mówić wystawić. Przyznam szczerze, że nie pamiętam w tej chwili, jakie to są kwoty, ale są to kwoty... Tak, dokładnie, mówię na komisjach, dokładnie o takich kwotach, a co przetarg rozstrzygnie, to już jest. Rozumiem, ale milometrowe to chodziło mi o cenę. To znaczy, ja akurat mam to zapisane i mogę tutaj pomóc panu burmistrzowi. To jest program 51,8 m2 za 50 290. No i z Piwnicą 6,10 m2. Natomiast drugi lokal 62,5 m za 60 678 i Piwnica 12,30 m2. Czyli o ile dobrze zrozumiałem, powyżej 1000 zł cena do przetargu. Tak? Dziękuję. Bardzo proszę o wnioski formalne. Kto z pani burmistrzego, kto z pani i pan prawnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Krupinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, znajdującymi się na nieruchomości ułożonej w Cieszewie na działce o numerze ewidencyjnym 11 na 5, 10 na 3 wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 przeciw. Siedem za, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to uchwała. Dziewięć za. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Krupinie w sprawie dzierżawienia gruntu położonego w mieście Krupinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Dotyczy działki 969 na 1. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Coś więcej? Samego miejsca mówców. Pani radna Kajewska, bardzo proszę. Ja tylko chciałam dopytać, to jest działka rolna przy ulicy Gospodarskiej, tak? Tak jedna, jak i druga, bo to są dwie te działki. No to tylko tyle chciałam. Dziękuję. Proszę bardzo, o wnioski formalne. Nie widzę, kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Krupinie w sprawie dzierżawienia gruntu położonego w mieście Krupinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dotyczy działki 969 na 1. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to również wniosek poprzednio, który dotyczy działki 969 na 2, to jest działka z 7. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o wnioski formalne. Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Krupinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Krupinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dotyczy działki 969 na 2. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt. Uchwała Rady Miejskiej w Krupinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w miejscowości Przechowo, gmina Krupin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Ktoś więcej? Pan radny Kasprzak, zamykam listę mówców. Bardzo proszę, pani radna, o głos. Panie burmistrzu, to jest, rozumiem, nowa dzierżawa. Wynika to z tego, że w celu wybudowania dopiero maszty, czy infrastruktury służącej telekomunikacji. Więc chciałbym zapytać, na jakiej podstawie jest możliwe bezprzetargowe przeprowadzenie tej transakcji, to jest jedno, a druga sprawa, jak daleko jest od zabudowań i co tam ma powstać,
jeśli masz w telefonie, bo tak można wnioskować, to czy są spełnione wszelkie warunki w celu ochrony określonych mieszkańców przed szkodliwym wpływem emisji fal radiowych z takowego masztu. Bo z tego co wiem, to wycofuje się lokowanie w pobliżu domostw ludzkich takich instalacji. Dlatego pytam, jak daleko idą najbliższych zabudowań. Dziękuję. Jeśli można, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o podstawę prawną, która warunkuje podjęcie tej uchwały, czyli tryby przetargowe, o którym Pan Radny mówi, jest to artykuł 37 ustęp 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Natomiast jeśli który chodzi... Który mówi, że Rada Miejska, czy Rada Gminy, czyli organ stanowiący samorządów... Bardzo proszę. Zawarcie umów użytkowania najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku szeregowego trybu zawarcia tych umów. Czyli jest dopuszczalna zgoda rady na odstąpienie od trybu szeregowego. Dlatego jeśli Państwo dzisiaj podejmiecie tę decyzję w formie uchwały, czyli podejmiecie decyzję o bezprzetargowym trybie. Jeśli chodzi o szkodliwość, o którym Pan Radny mówił, będzie oczywiście spisana umowa dzierżawy, w którym będą zawarte zapisy, które będą ujmować, że urządzenia zamontowane na tej działce będą posiadać odpowiednie certyfikaty stwierdzające, że te urządzenia nie będą szkodliwe dla zdrowia. Jest to oczywiście bardzo ważny zapis, ale później to będzie oczywiście miało swoje odzwierciedlenie, tak jak powiedziałem, w umowie podpisanej przez dzierżawcę i dzierżawiającego. Dziękuję bardzo. Pytałem o te najbliższe zabudowania, czy jesteście w stanie powiedzieć, jak to jest daleko i czy ewentualnie są tam no, sąsiedzi. Czy warunki zabudowy pod to już zostały wydane, czy jeszcze nie? To się niekoniecznie musi decyzją o warunkach zabudowy być lokalizowane, bo jest to inwestycja celu publicznego. Ja tutaj myślę, że zapobiegliwie wspólnie z panem sołtysem z Brzechowa zrobiliśmy dwa spotkania, w których również uczestniczył pan radny Ireneusz Machomaski, gdzie rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat właśnie tej inwestycji. I pan sołtys również przeprowadził taką pisemną ankietę wśród mieszkańców Brzechowa, wszystkich, tych bliżej mieszkających i tych dalej. Większość mieszkańców wyraziła aprobatę dla tej inwestycji. Nie widzą, jak pan radny, samych zagrożeń z tego tytułu. I tu de facto myślę, że jeżeli sami mieszkańcy się po prostu pozytywnie wypowiadają o tym, to myślę, że nie ma sensu blokować, tym bardziej, że mieszkańcy podkreślali, że faktycznie u nich jest problem z łącznością komórkową ze słabym zasięgiem i liczą na to, że to poprawi ten stan rzeczy. Cieszę się, że pan powiedział o tych konsultacjach z mieszkańcami, bo wcześniej o tym nie wspominał. Jednocześnie... Przepraszam, że jeszcze raz przerwę. Mówiliśmy o tym na komisjach wspólnych. Nie jestem członkiem komisji wspólnej, panie burmistrzu, stąd... Nie ma pan zakazu przychodzenia na komisję. Jasne, oczywiście. I dzięki, że pan mi o tym przypomniał, że nie ma zakazu, ale jednocześnie moglibyście sobie panowie darować takie wycieczki, tak jak i tekst pana burmistrza o tym, że widzę... A też bym prosił, żeby pan wyłuczał. Skoro to konieczne, to pozwoli pan, że postaram się czasami pana na to uczulić. Także proszę w przyszłości pamiętać i jeśli pan nie wie, co ja widzę, a czego nie widzę, to proszę tego nie opiniować i nie oceniać. Dziękuję.
Proszę bardzo, wnioski formalne. Nie widzę, kto z pań panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w miejscowości Grzechowo gmina Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu Związku Gmin Regionu Polskiego. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Bardzo proszę o wnioski formalne. Wniosek formalny, tak? Pan radny? Pan radny Wieczorek? Tak, podnosił głos. Panie przewodniczący. Pan to jeszcze nie denerwuję, no pytanie. Podnosił pan rękę, opuszczał pytanie i chce właściwie to przeprowadzić. Dlatego ja zgłaszam do dyskusji. Dyskusja, pani radny, pytałem, kto chciałby zabrać głos w dyskusji. Tak szybko pan mówi niewyraźnie, że nie byłem w stanie zareagować. Drukowany mi, pani radny, następny raz powiem. Bardzo proszę, zamykam listę mówców. Bardzo proszę o zabranie głosu, zamykam jednocześnie listę mówców. Czyli pan radny też chciałby zabrać głos w dyskusji, tak? Pan radny, tak? Widzi pan? Zamykam listę mówców. Widzi pan, panie przewodniczący? Bardzo proszę, panie radny. Trzy osoby. O zabranie głosu. Wysoka Rado, cieszę się, że dojrzała nasza gmina do tego, żeby zabrać te nasze śmieci ze Związku Gmin i załatwiać to we własnym zakresie. Przypominam, że od 2 lat o tym co najmniej mówiliśmy, że załatwianie tego przez Związek Gmin jest niekorzystne dla naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że wyjdziemy, że zabierzemy te śmieci skutecznie z tego Związku Gmin i że jest nadzieja, że będziemy, że nasi mieszkańcy będą płacili mniej za te śmieci, przynajmniej na poziomie takim, jak mają w gminie Raczysz. Mieszkańcy czyli 50% taniej niż w gminie Drobin. Tego mam też w kwestii formalnej, ale jest pan prawnik, więc pewnie zaraz nam rozjaśni. Przekazywanie załatwiania spraw związanych z realizacją ustawy o odpadach odbywało się w formie konkretnej uchwały, która decydowała o przekazaniu tego obowiązku do Związku Gmin. Tu zaczynamy tę procedurę jak gdyby od środka, przynajmniej nie od końca, bo zamiast wyjścia z naszymi śmieciami ze Związku Gmin jest jedynie sygnalizowany w uzasadnieniu uchwały, a my wyrażamy tą uchwałą jedynie zgodę na zmianę statutu Związku Gmin. Obawiam się, że jeśli zaczniemy to robić nieskutecznie, to możemy, tam jest bodajże rok okres wypowiedzenia tej umowy na odbieranie odpadów. Jeżeli w odpowiednim czasie skutecznie nie złożymy takowego wypowiedzenia, to Związek Gminy może nas wciągnąć w następny okres odbierania tych odpadów. Dlatego moje pytanie, czy nie popełniamy błędu, nie podejmując uchwały o odebraniu tych naszych obowiązków, które poprzednia rada poprzedniej kadencji scedowała na Związek Gmin. Dziękuję. Czy tak, Szanowni Państwo, tutaj sprawa jest o tyle skomplikowana, że statut Związku Gmin Regionu Polskiego zawiera jakby dwa zbiory gmin. To znaczy jeden to są wszystkie gminy, które należą do związku i to jest wymienianie paragraf 1 ustęp 2 statutu. I paragraf 3 ustęp 1 statutu wymienia te gminy, które są członkami związku i jednocześnie uczestniczą w zbiorowym systemie utrzymania czystości porządku.
I pan radny, wspominając tutaj o tym wypowiedzeniu, ja rozumiem, że pan radny ma na myśli to wypowiedzenie, które jest uregulowane w artykule 22 statutu, tak? Ustęp 6. Ja po prostu pamiętam fakt takowego uregulowania w statucie, a nie pamiętam dokładnie danych, jeśli chodzi o paragrafy. Chodzi o to, szanowny panie radny, że statut dopuszcza wypowiedzenie gminy, która ma na celu wystąpienie ze związku. Ale też statut mówi o tym, że żeby wyjść z tej umowy na śmiecie, to trzeba zachować termin. No właśnie, panie, do tego dążę. Paragraf 22 ustęp 6 stanowi, że wystąpienie ze związku następuje za 12-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, którego koniec nie może przypadać wcześniej niż ostatniego dnia obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych itd. itd. Natomiast idea jest taka, że gmina, miasto gmina Lowin nie zamierza występować ze związku co do zasady, tylko z tego systemu. I no, naszym zdaniem no, nie można wypowiedzieć, bo to wypowiedzenie określone w 22 paragraf ustęp 6 mówi o wystąpieniu ze związku całkowicie. Nie, jak pan zwrócił uwagę, jest to związane z umową na odbieranie odpadów. Nie. Okej, niech pan sobie to prześledzi. No wie pan, paragraf 22 ustęp 6 mówi, że wystąpienie ze związku następuje za 12-miesięcznym powiedzeniem. Ze związku jako całego. Całego związku. Wcześniej niż. Niech pan przeczyta do końca ten zapis. Wystąpienie ze związku następuje za 12-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, którego koniec nie może przypadać wcześniej niż ostatniego dnia obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawartej przez związek z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli na terenie występującej gminy albo przetargu itd. itd. I dalej ustęp 7 mówi, że wystąpienie ze związku może nastąpić po uprzednim rozliczeniu majątkowym. 8, że zmiany statutu wynikające ze zmiany liczby członków związku dokonuje się w trybie przedziennego ustanowienia. I dla mnie te przepisy mówią o wystąpieniu gminy całkowicie. One zawierają obostrzenie, że taka gmina nie może sobie wystąpić, kiedy chce, tylko faktycznie musi poczekać do końca jakby obowiązującej umowy. Natomiast ideą tutaj nie jest wystąpienie ze związku całkowicie, tylko wystąpienie z tej grupy gmin, które uczestniczą w systemie odbioru odpadów komunalnych. I dlatego no, przyjęliśmy taką formułę zmiany statutu w paragrafie trzecim, czyli paragraf trzeci, który wymienia 13 gmin członków związku uczestniczących w systemie. W punkcie czwartym jest miasto i gmina Drobin. I naszą ideą jest to, żeby ten statut zmienić poprzez wykreślenie nas, tak? Ale jednak jednocześnie pozostać członkiem związku jako takiego, natomiast nie uczestniczącego w systemie, czyli taka gmina Radanowo czy gmina Płock. Powiem panu tak. Związek gmin powstał lat temu już kilkadziesiąt i statut dotyczący przynależności do związku był odrębnym dokumentem. Ten związek gmin dotyczący realizacji tak zwanej ustawy śmieciowej jest węższy, tak jak pan powiedział. I jest ściśle związany z tym, że gmina Drobin zleca Związkowi Gmin Regionu Polskiego odbieranie i zagospodarowanie odpadów z naszej gminy. Jeżeli uważam, żeby skutecznie odebrać te nasze śmiecie, mówiąc kolokwialnie, z Płocka i załatwiać to w własnym zakresie, musimy wymówić umowę, czyli udział w tej części związku, który no, związany jest ze śmieciami. No właśnie. I to jest, na tym to polega, że chcemy wystąpić z tej części związku, która jest związana ze śmieciami, czyli chcemy, żeby w statucie, który określa liczbę członków, przepraszam, wymienia gminy, które uczestniczą w systemie, żeby miasto i gmina Drobin zostały wykreślone. Ja uważam, że pierwszym ruchem, jaki powinien być, to uchwała Rady Gminy podejmująca decyzję o wycofaniu się
ze zlecania na zewnątrz obowiązku odbioru śmieci. Dziękuję. Tyle. Nie załatwiaj tak sprawy, bo jesteśmy tutaj w związku. W statucie pisali. Tylko i wyłącznie przez zmianę statutu możemy to, ten fakt uregulować. I to jest tożsame. Pan proponuje uchwałę intencyjną, tak naprawdę. To jest intencja tylko, że... Nie, to jest decyzja rady. Intencja. Skutek prawny może tylko przynieść zmiana statutu związku gminy. Ale zrealizowanie tej uchwały o tym, że wychodzimy z tymi naszymi śmieciami, organ wykonawczy mógłby to sobie zrobić w sposób dowolny. W każdym razie uważam, że pierwszym ruchem właściwym powinna być decyzja rady o tym, że te śmiecie załatwiamy we własnym zakresie. Dzięki. Proszę bardzo, pan radny Mieczarek i zaraz potem proponuję takie rozwiązanie, żeby państwu zabraliście po dyskusji, wtedy będziemy drodzy państwo, żeby te odpowiedzi, żeby po prostu nie powielać pytań, nie powielać odpowiedzi. Bardzo proszę. Ja tylko chciałbym zadać jedno proste pytanie na dlaczego tak późno? 3 lata minęło naszej kadencji. Na pierwszej komisji, jaką mieliśmy w urzędzie naszym, była rozmowa o powstaniu komisji i zabrania śmieci ze związku gmin. Jest 3 lata i zaczynamy temat od nowa. Pytanie moje brzmi, dlaczego tak późno i tak długo to trwa? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie radny. Szanowni państwo, wysoka rado, panie burmistrzu. Ja również wyrażam swoje poparcie dla tej uchwały i wystąpienie z tego systemu odbierania odpadów i uważam, że ta uchwała właśnie podjęcie tej uchwały właśnie prowadzi do tego, że zostanie wykreślone miasto i gmina Drobin z tego paragrafu 3 ust. 1 i nie będzie właśnie realizowała odbioru tych odpadów. I uważam, że podjęcie takiej uchwały powinno wpłynąć z korzyścią dla mieszkańców miasta i gminy Drobin i realizowanie poprzez swoje tutaj jednostki odbierania tych odpadów. Ponadto być może lepiej późno niż wcale, ale tutaj część, ja akurat byłem oponentem od samego początku, żeby w ogóle nie wstępować do tego. Nie. No to pan sobie przypomnie, żeby nie popychać kota w worku. Na pewno byłem przeciw i do dziś. Także uważam, że podjęcie tej uchwały będzie właściwie w takiej formie, jak tutaj jest zaproponowana. Dziękuję. Myślę, że jesteśmy, powiedzmy, bogatsi o doświadczenia tych lat funkcjonowania tego systemu w gminach. Szanowni państwo, trudno przewidzieć przyszłość, jak to będzie działać, tak? Czy zakładamy, że chcemy usprawnić, ulepszyć ten system, który formuła związkowa de facto mimo naszych interpelacji, prośb, żeby pewne rzeczy pozmieniać, to się nie dokonało. Jak pan radny na pewno zapoznał się z tym związku,